które z poniższych prostych są równoległe. Więc mamy trzy proste i musimy rozstrzygnąć, które z nich są równoległe. Proste równoległe to takie, które się nie przecinają. I teraz, jeżeli mamy równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli właśnie tak jak tam, y równe ax plus b, to proste równoległe mają te same współczynniki kierunkowe. No, to jest współczynnik kierunkowy. I proste są równoległe, jeżeli mają te same współczynniki kierunkowe. No, szczęśliwie te trzy równania prostych są w postaci kierunkowej, czyli musimy po prostu zobaczyć, jakie one mają współczynniki kierunkowe. Więc tak, proste A, jej współczynnik kierunkowy jest 2. No, czyli proste A ma współczynnik kierunkowy 2. Prosta B ma współczynnik kierunkowy 3. No i prosta C ma współczynnik kierunkowy 2. No i patrzymy, prawda, czyli proste A i C są równoległe. Czyli proste A i C są równoległe. No i może jeszcze naszkicujmy te proste w układzie współrzędnych. Proste A, 2x minus 6, czyli ona przecina oś Y w punkcie minus 6, dla x równego 0. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest jeden punkt. I co? I ma współczynnik kierunkowy 2, czyli na każdą zmianę x 1, Y rośnie o 2, czyli tu będzie następny punkt. Tu będzie następny punkt, no i tu będzie następny punkt, tak? Czyli i tu może jeszcze i tu, tak? Czyli prosta A to będzie jakoś wyglądała tak. To jest prosta A. Prosta B. Prosta B ma ten sam punkt przecięcia z osią o y, czyli też tutaj minus 6, ale ma współczynnik kierunkowy 3. Czyli na każdą zmianę x o 1, y rośnie o 3. Czyli tu będzie i tutaj. Znaczy to jest prosta. Prosta B. To mniej więcej tak. I prosta C. Ona ma również współczynnik kierunkowy 2, ale przecina oś w punkcie, oś o Y w punkcie 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest 5. I ma współczynnik kierunkowy 2, czyli o, tak to będzie wyglądać. No, trzeba by mieć linijkę, żeby to równo narysować, no, ale to tak mniej więcej prosta zielona i żółta na tym rysunku są równoległe.